Dzień dobry wam w odcinku 28. Ale ty jesteśmy w 29. Dzień dobry. Dzień dobry tobie i dzień dobry wam w odcinku 29. Pszczelich wieści o przyrodzie naukowo. Tym razem pogoda nam nie pozwoliła nagrywać na zewnątrz, więc powoli wchodzimy w warunki studyjne. Tak. Mamy do Was taką prośbę, zanim przejdziemy do omawiania artykułów dzisiejszych. Otóż, ostatni odcinek: mamy pewne podejrzenia, że jaśnie nam panujący Google i YouTube celowo, znaczy celowo lub. Zależy jak to rozumieć, ale algorytm w każdym razie spowodował, że obniżył nam polecanie tego poprzedniego odcinka, który naszym zdaniem jest bardzo ciekawy, no i niestety uznajemy, że trochę krzywda mu się stała, więc mamy taką prośbę. Jeżeli macie, jeżeli cenicie, przynajmniej część naszych odcinków, wejdźcie na ten poprzedni odcinek. Po, po pierwsze go obejrzyjcie, a jeśli możecie, to zostawcie pod spodem taktyczny komentarz. Czyli cokolwiek wystarczy kropka w komentarzu znaczy nic albo, albo jakieś <laughs> słowo nic obraźliwego, bo to nam obniży jeszcze ranking. Yy, prosimy o to. A jak zwykle zaczynamy yy, i będziemy omawiać trzy artykuły. Tak. Pierwszy, zapylanie. Proces zapylania przez owady w czasach prehistorycznych. A drugi to będzie yy, artykuł o tym, że brak reprodukcji roztoczy nie jest konsekwencją usuwania czerwiu przez pszczoły. Ta. A trzeci, przyczynek do opisu tybetańskiej fauny. Pszczoła w poezji miłosnej, dalej leamy szóstego. Taka ciekawostka. Taka ciekawostka. Lecimy do Barcelony. Hej! Słuchajcie, Ym, badanie jak mówisz hiszpańskie, tak? Tak, także yy, nazwiska hiszpańskie i y, uniwersytet, yy, uniwersytet de Barcelona. Mhm. Zapylanie prehistoryczne, przeglądówka, która analizuje różne pojedyncze badania i znaleziska pojedynczych wręcz owadów z przeszłości. I teraz coś takiego. Prawdopodobnie większość osób, które nas słucha, kojarzy, co to jest zapylanie i ko kojarzy, co to jest zapylacz. Ale jeśli sięgniemy... No, dlaczego? Dlaczego to jest takie proste? Dlatego, że możemy zbadać, co, jak się zachowuje dany owad teraz, prawda? Natomiast Dobrze. jeżeli sięgamy po skamieniałości, czy, po, yy, czy, 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 czy to różnego rodzaju, czy to w bursztynie, czy nie, no to robią się problemy. Kiedy I... uznać zapylacza za zapylacz? Ale może, może zacznijmy troszeczkę od podstaw, bo mogą być wśród naszych słuchaczy ludzie, którzy jeszcze się tym nie zainteresowali, a na przykład mieliby ochotę się za, zainteresować. Więc wśród roślin, które, które w tej chwili żyją na Ziemi, które funkcjonują, mamy rośliny okryto nasienne i nagonasienne. Okryto w większości na... tak. O, tak, w większości. Okryto nasienne to są te, które dookoła, owocu, dookoła nasiona mają jakąś formę owocu. Nasienie nie jest, nie jest niczym nieokryte, tylko jest właśnie okryte. I teraz w nich zapylenie następuje poprzez pojawienie się, słupka, po, poprzez pojawienie się pyłku na znamieniu słupka. Tam następuje jego pęknięcie i przekazanie materiału genetycznego do zalążka. A w nagonasiennych mm, też chodzi o pojawienie się pyłku, ale w kropli, w której może on kiełkować, i nie wymaga to tak precyzyjnego umiejscowienia. I teraz yy, jest możliwe w nagonasiennych samo zapylenie autogamiczne, czyli takie z własnego kwiatu. I tu macie zresztą taki rysunek, yy, który teraz pokażemy, który to dobrze, dobrze wyjaśnia ten proces zapylania. Yy, i jest też forma, forma, w której jest potrzebny jakiś wektor przenoszenia, bo nasienie z jednego kwiatu, pyłek z jednego kwiatu musi być przeniesiony na, do innego, żeby nastąpiło zapylenie. I tu mamy dwa możliwe wektory: albo abiotyczne, czyli niebiologiczne, czyli wiatr albo woda, ewentualnie biotyczne, czyli zwierzęta. Jest też forma mieszana, gdzie obie te, oba te sposoby zapylenia mogą zaistnieć. I znamy to na przykład z rzepaku. Tak. Mamy rzepaki wiatropylne. I... Szacuje się, że obecnie jest aż 350 tysięcy gatunków roślin, z których 90% należy do roślin kwitnących, które podlega w jakiś sposób zapyleniu przez owady. Tak, ale tak jest dopiero od około 100 milionów lat. Kiedy to rośliny okryto nasienne zdominowały florę. I można przypuszczać, ze względu na te wektory przenoszenia, można przypuszczać, że rośliny nagonasienne także były zapylane również i przez zwierzęta. Bo trud, trudno byłoby pojawić się roślinom okryto nasiennym bez tej formy, chociaż one też częściowo przez wiatr są zapylane. Tutaj często pojawia się w takim publicznym dyskursie coś takiego, taka dosyć ładna opowieść to znaczy, że, owad, że, rośl, że tu występuje jakaś taka harmonia pomiędzy tą grupą zwierząt, że rośliny, okryto, znaczy, że rośliny nasienne istnieją po to, żeby owady je mogły zapylać, a owady a owady zapylające potem istnieją, żeby te rośliny mogły rosnąć. Natomiast no, w rzeczywistości było to troszeczkę in, i, inaczej. Z tego, co aktualnie wynika z badań, prawdopodobnie sądzi się, że po prostu roślina generatywne, czyli służące do rozmnażania części roślin, są zazwyczaj dość odżywne no i po prostu stanowiły pokarm dla. Jakichś y, zwierząt, w tym owadów, prawda? Na przykład dla chrząszy, które są, jak zaraz się dowiemy, jednymi, jeżeli nie najliczniejszymi pod względem różnorodności, zwierzętami zapylającymi. I teraz, no, y, o, to są często owady wszystkożerne. I teraz y, one je jadły, czyli można powiedzieć, działały niekorzystnie dla, y, dla rośliny. No, zjadały jej części generatywne, zresztą mm -hmm. tak jak i teraz robią zapylacze. Y, no, y, no więc y, przewagę. Ewolucyjną. Osiągnęły te rośliny, które w jak, pomimo tego, że są częściowo, że ich części są zjadane, co jest niekorzystne dla nich, to przy okazji w, wykorzystują jakoś ten proces spożywania ich części, po to, żeby y, zyskać przewagę z kolei w roznażaniu, czyli na przykład krzyżując się mi do, między sobą na większe odległości. No więc y, i w ten sposób powstał proces zapylania. No, tak jest. Ale teraz tak, <laughs> mówimy o zapylaniu prehistorycznym. Jak zbadać zapylacze sprzed stumien. No właśnie, i tu no. się pojawia ten problem, o którym powiedziałem na początku, że o ile mm, współczesne owady możemy po prostu zbadać, czyli przyłapać na gorąco jak dokonują tego procesu, no to już nie mamy tak łatwo przy tych owadach, które na przykład są zanurzone tylko w bursztynie lub jakieś części skamieniałe są. I teraz części skamieniałe to najczęściej tak zwane kompresje, czyli y, spłaszczone okazy pomiędzy tak. płytkami osadowych. Albo wręcz negatywy. I teraz, y, tak. no i, i, i więc nauk... ci naukowcy y, dotychczas były, z tego co zrozumiałem z tego artykułu, te metody dość niespójne. Oni postanowili to wszystko zunifikować i przyjąć jakieś wspólne kryteria rozróżniania, kiedy mamy do czynienia z zapylaczem, kiedy być może mamy do czynienia z zapylaczem i kiedy nie mamy raczej do czynienia z zapylaczem. I w ten sposób to policzyć i spróbować zrozumieć, jak te grupy kolejno ewoluowały i kiedy jakie grupy były najliczniejsze. I teraz może powiem bardzo krótko o tych kryteriach. Aby ustalić, czy owad, zapyla, czy owad kopalny jest zapylaczem, muszą być spełnione następujące wymagania. Obecność ziarnka pyłku przyczepionego do części powierzchni ciała, która mo może stykać się na przykład z, 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 w taki sposób pyłku, który może się stykać z narządem y, rozrocznym roślinnym. I to kryterium i to kryterium właściwie spełnia tą de definicję, że mamy prawie na pewno do czynienia z owadem. Prawie na y, pewno, z ale tam ale tam jest jeden wyjątek, bo, y, bo musi być jeszcze spełnione jedno z dwóch kryteriów, czyli albo y, Albo musi być y, forma rozwojowa tego, y, tego stworzenia, którego, które przyłapaliśmy, y, musi istnieć obecnie forma rozwojowa i być zapylaczem, to wtedy już możemy przyjąć, że to był zapylacz, albo musi mieć. Y, a aparat gębowy, ewentualnie jakieś, jakiś rodzaj anatomicznych chwytaków do pyłku. Tak i tu macie taki fajny zresztą wykres, który to dobrze tak pokazuje. Jest. Bierzemy owadę. Najpierw mamy dzielimy go na przyłek przyczepiony do powierzchni owady brak pyłku. Jeżeli mamy pyłek przyczepiony, no to mamy następnie, że już istnieje znany rodowo do tego zapylacza. No to już wiadomo, że jest zapylaczem. Tak że, jest. D, 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 mamy wątpliwości, że jest zapylaczem no to, to schodzimy i patrzymy do tych y, części y, anatomicznych, które których powiedziałeś jest trąba, no to zapylacz Jakieś specjalne konstrukcje, jak na przykład ymm, no te y, 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 no, y, y, tak odróżaczki na, od, do, do, do... Koszyczki albo na przykład włoski, po prostu albo na cieleczki. Ciele. No to też mamy do czynienia z zapylaczem. Natomiast jeżeli brak dowodów, no to tylko domniemany zapylacz. Tak. Ymm, natomiast inną sprawą jest, jeżeli nie ma tego braku pyłku, to się zaczynają trochę schody. I teraz, jeżeli tak, znajdujemy gdzieś pyłek na przykład y, y, w, y, w odbycie. Albo, albo, w, albo, albo, w przewodzie albo w przewodzie pokarmowym. No to też e, można to uznać za domniemany zapylaczek. Aczkolwiek trzeba uważać, dlatego że mo, to. I tu jest to, i tu dlaczego o tym wspomniałem, jak wyewoluowały, wyewoluowały zapylacze? Bo tu jest ten ważny punkt, bo można by tak prosto rozumować, że okej, okay, jest pyłek w pokarmowym. Znaczy, w jelitach to znaczy, że zapylacz. Otóż nie, bo przecież da, dany owak mógł tylko spożywać e, tą część rośliny, i teraz też występuje nie, ten proces. tak, i nie, nie spożyć go na nie, inną roślinę. Więc to jest tylko domniemany zapylacz. No i jeżeli ym, ym, występuje długa trąba, no to też mamy do, domniemanego zapylacza, i na przykład, jeżeli chodzi o. O, 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 o taką długą trąbę, no to, no to choćby motyle. Jed to, motyle, jak się okazuje, są jednymi z najbardziej pierwotnych zapylaczy, i one właśnie mm, mają taką trąbę. A też y, jest taki y, zapylacz, którego w Polsce jest jeszcze wciąż kilka gatunków starożytnych, jak wosiłka. Zobaczcie sobie teraz takiego mema. On te on wprawdzie nie ma trąby, ale ma taki dość y, urokliwy dziób, dziób można dziób, powiedzieć. Tak. W Polsce. Y y no i. Tak można tak zauważyć, no i... że, te, że, że nikt o nich prawie nie mówi, nie mają dobrego PR-u, a, za, a, zapy a, a zapylały zanim to stało się modne. Tak jest. No i mamy te kryteria ustalone. W jaki sposób? Mamy jakąś ilość tych organizmów, które zostały znalezione, bądź to w bursztynie, bądź jako kompresje. I z tych wszystkich znalezisk... Około 100, 104 gatunki zostało przez naukowców uznane za zapylacze. A 193 rodziny. Tak. Yy, natomiast. Powiedzieć jakie? 120, proszę cię bardzo. Rodziny. Chrząszcze, muchówki, motyle ćmy, plus kwiaki, czoły, mrówki, osy i spokrewnione ogólnie owady, czyli bło, z nimi, czyli błonkoskrzydłe, koniki polne, świerszcze, odwiady siatkoskrzydłe, ciornastki, karaczany w tym, karaluchy, tak. skorki. I tutaj zobaczcie sobie taki wykres, gdzie, na którym są pokazane gatunki i rodziny od tych najbardziej różnorodnych do najmniej różnorodnych. I zobaczcie sobie, drodzy pszczelarze, taką ciekawostkę i miłośnicy pszczół, że zaczynamy od krząszczy i muchówek. Swoją drogą, zrobiłem na ten temat już podcast trzy odcinkowe, także zajrzyjcie sobie na moją stronę roza.pl, jest tam biologia krząszczy i dwa, dwa, yy, dwa kolejne odcinki, które omawiają między innymi zapylanie i rozmawiałem kiedyś ze specjalistą od Muchówek i szczerze mówiąc oni się trochę sprzeczali który, która z tych dwóch w których tych dwóch rodzin jest najbardziej Najbardziej różnorodna grupa zapylaczy. I no pan, widzisz... o, pan od muchówek oczywiście twierdził, że muchówki, a chrząszczasz oczywiście, że chrząszcz. Yy, no bo mamy tu taką sytuację, że muchówek jest więcej jako potwierdzonych zapylaczy, a chrząszczy jest więcej jako zapylaczy domniemanych. Tak. Prawda? Tak z tego wykazuję. No ale w, można też domniemać, że w ogóle te dane nie są jeszcze kompletne. Więc, oczywiście, więc może tak. jednak muchówki by wygrały, a może i chrząszcz. W każdym razie, co dla was. Drodzy pszczelarze, chciałem powiedzieć, że, że błonko skrzydłe dopiero są na piątym miejscu, a, a wcześniej mamy jeszcze motyle i plus pluskwiaki, właśnie. Taka mhm. ciekawostka. Yy, no więc, tak jak powiedziałem, te 104 gatunki jako zapylacze, a jeszcze 120 jako zapylacze ewentualne. I wśród tych wymienionych, które, po, które opowiedziałeś, najstarszy pochodzący z rzędu siatkoskrzydłych. Yy, rodziny Kali yy, został zarejestrowany. Kali, siatko skrzydłe to są A. chrząszcze? A, to tego nie wiem, przepraszam. Yy, w każdym razie został zarejestrowany 160 milionów lat temu. Czyli to jest, to jest w tym momencie najstarszy zapylacz, yy, jaki, jaki znamy na tą chwilę. No, i możecie sobie zobaczyć taką ilustrację, którą wam teraz pokażemy, który, który, mm, mm, która została dołączona. Y, y, ilustracja zrobiona przez człowieka dodam, dołączona tutaj do, do tego badania i po lewej stronie mamy pięć Miłożą z wciornastkami, mm, sagowiec z krząszczami mm, i benetyt z muchówką. A po prawej stronie mm, lilia wodna z krząszczami i sagowiec również z krząszczami. I ta, taka wizja. Y, poprzednio w odcinku mówiliśmy o wizji przyszłości, a słusznie mi zwróciłeś <gry> uwagę, że wizja przecież może dotyczyć do przyszłości. I tu mamy oczywiście dowód. A oczywiście wizję świata sprzed y, 100 milionów lat albo nawet dawno. Jako zapylacze królują chrząszcze, motyle i muchówki. Co wynika? A my przenosimy się teraz do Niemiec i zajmiemy się tematem pszczelarskim. Tym razem techniczny artykuł, a na końcu? A na końcu? Protest. Poezja. No więc teraz będziemy mówić o tym, że brak reprodukcji roztoczy niekoniecznie jest konsekwencją usuwania czerwiu. Czyli I będziemy mówili trochę o tym samym, co mówiliśmy dwa odcinki temu, czyli o cechach takich jak VSH i MNR między tak. innymi. Bo wtedy mówiliśmy o MNR i korelacji tego MNR, czyli Non-Might non, y, Reproduction. Czyli niereprodukowalne roztocza. Czyli po polsku ta, taka cecha koewolucji pszczół z dręczami, która powoduje, że, że dręcze mają gorszą, gorsze zdolności do reprodukcji. Na przykład samice są na przykład niepłodne, tak? Tak, albo, nie, albo w lęgu nie ma samca. Tak. Albo y, y, składanie jaj jest opóźnione i y, potomstwo tak. nie ma możliwości y, osiągnięcia dojrzałości. Nas to mscecha VSH, higieniczna, to oznacza? Oznacza pozbywanie się przez pszczoły larw zakażonych. Larw, które one uznają za y, chore. Tak. Y, no i, i poprzednio mówiliśmy o czymś innym, czyli właśnie korelacja NMR. Z ponownym zasklepieniem od sklepionego czerwiu, czyli przerwaniem tej procedury VSH i, mhm. i, i zasklepieniem. Tam stwierdziliśmy, że taka ko korelacja jakaś istnieje. Niewielka może, ale, ale jednak jest. I, I to daje pewną możliwość łączenia tych dwóch, tych dwóch cech. A tutaj zobaczymy badanie nad tym, czy. Ta cecha NMR koreluje y, przyczynowo-skutkowo z cechą VSH. No bo tak się często mówi. Wiesz, i nawet wczoraj, szczerze mówiąc, oglądałem prelekcję, gdzie naukowiec powiedział, że no mamy dowody na to, że VSH prowadzi do dręcz odporności. Mhm. No i pytanie, czy. Zobaczmy. Nie, bo wiesz, yy... Ale to ja wrócę okay. do tego na sam koniec, uh -huh. bo, bo tam jest jeszcze taki wniosek, o którym, uh -huh. który mi się nasuwa też po tym artykule. Wrócę no, jest pewnie wniosek taki, że do końca nie wiadomo i należy wykonywać więcej badań. To też, ale, ale jest, też, jest też wniosek, który stąd można wyciągnąć. Uh -huh. Ale zacznijmy od podstaw. Badanie zrobiono w ramach projektu SET-B, robionego w badeni Württembergi przez naukowców i hodowców. W latach 2019-2022, czyli przez trzy różne lata, na różnych pszczołach ponad 70% to bakwasty, po 14% mniej więcej procent Apis mellifera mellifera i Apis mellifera karnika i niewielka ilość pszczoły włoskiej. Do eksperymentu, bo to był eksperyment, użyto rodzin w mini plusach. Ponieważ one dają takie zbliżonej wielkości rodziny około 4000, 4 najbardziej ustandaryzowane, co, co nie wymagało dodatkowych jakichś metod, standaryzacji. I w pełni samodzielne, prawda? I w pełni no, na samodzielne. Na kilku spróbisto. korpusach Mini Plusa są w pełni samodzielne. Yy, matki unasieniane były trutniami z pasiek odpornych na waroze. Yy, Częściowo spermą od jednego trutnia, a częściowo od grupy od 8 do 12 trutni. Z 778 rodzin, bo tyle przez te 3 lata łącznie przebadano, 48 matek unasieniono naturalnie na wybranych trutowiskach. Czyli sporo. Czyli sporo. I teraz, badanie prowadzono w, pod koniec lipca i w sierpniu. Pod koniec lipca każdego roku badano właśnie ten czynnik NMR, czyli sposób reprodukcji warozy, przy przypadki nieudanej reprodukcji warozy. Infekowano na dwa tygodnie przed tym badaniem, czyli w połowie lipca każdą z rodzin z 180 osobnikami waroa. Z każdej z tych rodzin zbadano po 450 komórek, chyba że wcześniej znaleziono 30 zainfekowanych, to wtedy już dalej nie badano. I y, oszacowano liczbę komórek, które wykazywały się tą cechą NMR. I z łącznej liczby tych 778 rodzin wybrano 285, które, y, w których oceniono y, tę cechę NMR, i z nich jeszcze 132 czyli prawdopodobnie te, które, w których ta cecha była najjaśniej widoczna, yy, poddano ocenie VSH. Tak, na dwa sposoby, co jest yy, ciekawe. Tak. Jeden naturalny, można powiedzieć naturalny, czyli yy, rodziny wyselekcjonowane na, na to, a drugi yy, tak zwany sztuczny, jak oni też tutaj to tak nazywają, czyli po prostu nakłuwali yy, komórki, yy, komórki pszczele zasklepione, prowokując pszczoły, żeby go odsklepiały. Tak, tak jest. I jeszcze wybrano pięć rodzin dodatkowo, w których zbadano tą cechę NMR w lęgu następnym po VSH. Bo w momencie, kiedy nakłuto larwę, pszczoły dokonały jej ekstrakcji, a samica dręcza, która której się nic nie stało, po prostu wyszła stamtąd, weszła do innej komórki i przeprowadziła proces y, składania jaj od nowa. I chodziło o to, że y, był taki konsensus wcześniej, y, takie przekonanie właściwie, że, y, że musi to zaburzać y, jakoś y, dalszy rozród y, takich samic, które te tę ta, taką traumę przerwanego y, rozrodu przeżyły. No a druga hipoteza była taka, że, i ją dosyć często słyszałem, że jednak ten, że VSH wiadomo, że prowadzi do, że również, y, może, że, że również może sprzyjać tego, tej licesze MNR. Tak. Błędnie. No i co wyszło? <laughs> no i wyszło, no i wyszło, że, że nie stwierdzono żadnej korelacji przyczynowo-skutkowej między NMR a VSH. Czyli te dwie cechy, pomimo że w jakiś tam stopniu stwierdzono je w różnych naturalnych populacjach, nie jest na pewno tak, że na przykład zachowanie higieniczne w jakiś sposób powoduje, że dręcze mają zmniejszoną płodność. I jeszcze, yy, jeszcze ten, yy, ta korelacja między NMR a, a VSH po tej. Yy, przepraszam, nie, to już źle mówię. Że po VSH, że rozród miałby być utrudniony, to też okazało się, że nieprawdą, że jest to nieprawdą, bo po VSH te samice dalszy swój rozród prowadziły normalnie. I teraz, no. i teraz właśnie chciałbym wrócić do tego, o czym mówiłeś tak. na początku, że, jeżeli, że przy wysokim współczynniku VSH jest to jakiś wpływ na na porażenie warozą, tak. ale to dlatego, że ten lęk, ten pojedynczy jest zmarnowany. A y, każda samica waroła może, y, m, może się reprodukować ograniczoną ilość razy. Mam tutaj dwa pytania w takim razie. Po pierwsze, czy selekcjonowanie tylko na cechę VSH może, jest dobrym wyborem w selekcjonowaniu na ogólną odporność? I pytanie... Hmm, i pytanie numer... Odpowiedz na pierwsze, bo drugie muszę zapomniałem. Posługując się tym, co wiem po tym artykule, nie, nie powiedziałbym tak. Raczej byłbym ostrożny, żeby selekcjonowanie tylko na VSH, a zresztą jeden z hodowców, który ostatnio udzielał takiego fajnego wywiadu, też to potwierdził, on zresztą bada swoje pszczoły na... Na na, generalnie na zachowania higieniczne, bo tu mówmy tak naprawdę o zachowaniach higienicznych, właśnie. bo nie wiem. Moje drugie pytanie, czy, czy możemy mówić, że cecha VSH jest jakąś cechą oporności, albo inaczej odporności na warozę? Yy, czy, możemy, czy możemy tak yy, yy, bez... Yy, czy możemy uczciwie tak w ogóle nazwać swoje pszczoły? I tu bym właśnie powiedział, że to wymaga więcej badań. Że... Ale czy na tą chwilę może nie. Bo widziałem nie, nie. takie reklamy, Piotrze. Yy, no, byłbym ostrożny, yy, yy, żeby zaufać. Tym reklamom, że pszczoły. Yy, Odpowiedź dyplomatyczna. Liczne. A jakbyś są... musiał odpowiedzieć tak albo nie? To bym odpowiedział, że nie. Dobrze. No i taka ciekawostka. I znów nie będą mnie lubili hodowcy matek pszczelich VSH, którzy je tak reklamują. No cóż? no cóż. Ale mnie wypuściłeś. Nie, ale powiedziałem, Le... że to mnie nie będą lubili. Wyda... Tak naprawdę, to przepraszam, <śm> ale nauka ich wypuściła. No cóż, no cóż. Wiemy o tym dobrze. Reklama to jest, każda reklama jest pewnego rodzaju manipulacją i naszą rolą jest demistyfikacja również. No tak, tak. Obalamy mity, Tak. <śm> Do trzeciego odcinka. Lecimy do trzeciego odcinka. Teraz to lądujemy w Tybecie i troszeczkę się zajmiemy poezją. Yy, autor. Zaraz w pierwszym zdaniu autor badania Janusz Galiński z Uniwersytetu Warszawskiego, zaraz w pierwszym zd zdaniu pisze, że czytanie poezji jest aktem twórczym, podobnie jak jej pisanie. Ja się tu trochę zgadzam, yy, znaczy całkiem się zgadzam, tak naprawdę, że ja czytanie też... poezji jest aktem twórczym. Ja też tym bardziej, że w szkole na przykład zdarzyło mi się, miałem taką naukow... yy, nauczycielkę, która yy, lub w pewnym momencie lubiła um, interpretować wiersze tak, jak jest w podręczniku napisane. A mi się często wydawało co innego i pamiętam, że przy Mickiewiczu miałem na przykład taką scyzję, przy Dziadach części III, tak. że zinterpretowałem to zupełnie y, inaczej, no i się trochę postrzeczałem z moją nauczycielką. Tu będziemy mieli, tu będziemy mieli też dwie różne interpretacje jednego z wierszy, ale, mm, ale generalnie zastanówmy się, że przecież y, Pierwsze opowieści, jakie zna ludzkość, były spisane jednak językiem poetyckim. To są najstarsze eposy sumeryjskie. A w ogóle najstarsze to wręcz obrazkowym? Jeszcze tak, jeszcze pismem obrazkowym, ale nadal jest to poezja. Jest to, jest to zachowana rytmika sylab, nawet przy okazji tego pisma obrazkowego, bo przecież chyba pismo klinowe też jeszcze nie było sylabiczne. Było, było po prostu uproszczonym pismem obrazkowym. A mimo wszystko widać tamte poezje. Mało tego, jedna z ksiąg Biblii, księga Hioba, jest, jest poematem. I widać to nawet w tych tłumaczeniach, które znamy, chociaż te tłumaczenia nie są oparte na literackiej spójności z pierwowzorem, tylko znaczeniowej, bo. bo, bo nie mogłoby być inaczej. To nie mogłoby być inaczej. A z kolei pszczoła jest uniwersalnym symbolem, pod którym można przemycić do y, poezji wiele cech i postaw. Tak, no i właśnie tutaj na podstawie wierszy Dalej Lamy VI autor próbuje to zrobić, a częściowo y, przeinterpretować mhm. y, y, jedną, jedną rzecz, a dokładnie y, o, jaką, o jaki gatunek pszczoły chodzi. Bo także to sobie później powiemy. Natomiast. Y, dodajemy, że wiersze dotyczą e, li, konkretnie liryki miłosnej, dalej Jamy VI, który żył e, 1683-1706, dość dawno temu, w zupełnie innej sytuacji politycznej, kiedy mm, Tybetem rządzili Mongołowie, a nie Chińczycy, a nie okupowali go. Właściwie Chińczycy. to było jeszcze troszeczkę inaczej, bo mhm. dalej Lama V zjednoczył Tybet pod swoją władzą, tylko że y, wykorzystał do tego sojusz z Mongołami. To się okazało problemem po jego śmierci. Kiedy umiera Dalajlama, no jest jakaś rada, która wyszukuje jego następcę, czyli następne wcielenie tego Dalajlamy. Musiało to trwać jakiś czas, bo Dalajlama VI, kiedy został zidentyfikowany jako wcielenie Dalajlamy V, miał 13 lat, więc jakiś czas to musiało trwać. Za niego rządził jakiś regent, gdzieś tu miałem zapisane nawet jak ten Desi Desi się nazywał e, regent tybetański i e, no i najpierw oczywiście ten zidentyfikowany chłopiec e, jako wcielenie Dalajlamy musiał przejść szkolenie e, kształcenie, naukę ale dosyć szybko się z tych więzów wyswobodził i zaczął prowadzić taki dość hulaszczy tryb życia jak na, jak na przywódcę duchowego stąd jego ta spuścizna literacka to są głównie pieśni miłosne. Chciałem powiedzieć, że nie on jeden jako przywódca duchowego prowadził życia. Pewnie nie. tak. Nie dane mu było żyć długo, a już na pewno nie mógł rządzić, ponieważ wybuchła wojna między, między Desim a, a Mongołami, którzy chcieli sprawować jakąś zwierzchność nad Tybetem. Desiego zabito i że zażądano wydania Dalajlamy, który był schroniony w jakimś klasztorze, w klasztorze Drepung dokładnie. On sam się wydał w ręce Mongołów, bo chciał ochronić ludność przed konsekwencjami tego, że go ukrywali. No i w drodze do Pekinu razem z tymi wojskami, które go przejęły, zmarł, więc na tym się skończyło mniej więcej jego życie. I ale zdążył wydać, yy, opublikować, napisać, skomponować wiele, wiele miłosnych, liryk, miłosnych liryków. W których pojawia się pszczoła. Tak jest. Jest to o tyle ciekawe, że na tamtym terenie Azji mamy wiele gatunków pszczół. Między innymi pszczołę olbrzymią, pszczołę karłowatą, czyli. Yy, Florea apisthagoga. Tak, i której jeszcze nie mówiliśmy, ale również pszczołę ceranę, czyli pszczołę wschodnią, o której już dwa razy mówiliśmy. Spójrzcie sobie, o ile pamiętam, bodajże trzeci czy mm, trzeci czy czwarty nasz yy, odcinek, tak, tak. o między innymi straszeniu. O o, o, tak, o odstraszaniu szerszeni kupami zwierząt gospodarskich. Dość ciekawe badanie. Yy, jeszcze Apis laboriosa, czyli przełaskalista tak, do czyli tego. Czyli przełaska do tej menażerii. No i teraz tak. Yy, to, jest to jest trochę ciekawe, jak to interpretować, bo z jednej strony. Wyznawcy buddyzmu są, z, wy, są takie interpretacje, że z zasady nie zabijali pszczół. To, jest nie, to, je, to nie jest dziwne, tak? dlatego tak. Że, że wyznawcy buddyzmu często dążą do minimalizacji cierpienia. Prawdzie nie ekstremalnie jak najbardziej się da, jak, jak na przykład mm, dżini, dżiniści, którzy nawet z miotką chodzą przed sobą, ale jednak. I y, 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 są różne rodzaje y, y, korzystania z tych pszczół. Na przykład ze pszczół skalistych wiemy, że prawda, się pobiera miód y, y, tak samo z pszczół olbrzymich po prostu pro, wprost, rabując ich plastry, rabując ich plastry. I rabując, zawsze, jakieś giną w tym zawsze jakieś pszczoły giną w tym procesie. No, możemy sobie wyobrazić, jak się pobiera e, choćby miód z barci, prawda? Tak. Zakleszczony jest tam gniazdą, no, no, nie ma innej możliwości. I tutaj Ale tutaj tu... przykład może podam. Dobrze. Zanim jeszcze Dobre. pójdziemy dalej, poprzednik jego, wielki poeta tybetański, jogin Milarepa, napisał między innymi taki wiersz, który, taką pieśń, to ta, tak naprawdę to były pieśni, który brzmi tak. Patrzę tu na zgromadzone bogactwo, bogactwo przemijające niczym pszczeli miód. Jedzenie spożywane przez innych niepokoi mnie. I to można właśnie interpretować jako e, niepokój związany z, e, z tym, że przejmujemy bogactwo kogoś, e, komu nie należy tego robić, e, ponieważ zadaje mu się niepotrzebne cierpienie. Druga sprawa: to, to w tych wierszach występują też to, co mi się spodobało e, e, coś, co może. W, e, Wskazywać na to, co omawialiśmy w zeszłym odcinku, czyli pewną międzygatunkową relacyjność. Zauważ, że tutaj autor nie autorzy nawet, bo tu jest kilku wymienionych, nie postrzegają pszczoły e, jako tylko biernego zwierzęcia, które można wykorzystywać lub nad którym się litować, tylko wchodzą z nią w relacje, tak? pszczoła również jest aktorem. Podam przykład. Ja nie jako pszczoła, mam ciało pierwotną, czystą świadomość, mam parę wyrośniętych skrzydeł. Te zręczne środki i wnikliwość znaczą mnie pasy doświadczenia jasności. stoją na sześciu nogach paramitach, doskonałościach. Tak, yy, jest jeszcze dalsza część tego wiersza, którego, który napisał Szapkar. Yy, to był z kolei poeta żyjący 100 lat po, po z VI. Yy, I to tu właśnie to są te przykłady i Milarepa, i Szapkar. To są przykłady y, rozszerzenia tej y, interpretacji, nie tylko na część miłosną, ale właśnie y, opowiadają rzeczywiście o relacjach między pszczołą a człowiekiem, chociażby. Co jest po prostu dowodem, że w innych kulturach jak taka relacyjność jak najbardziej istniała, a i pokuszę się o a. I odmawialiśmy przecież ar, y, artykuł y, kiedyś o wierzeniach ukraińskich, można się pokusić, że i w naszych słowiańskich też tak było. No a mm, wracając do Dalajlamy IV, mhm. y, y, to przykład tej interpretacji, tego jak można zinterpretować jego wiersze, jest na, na, w przypadku takiej pieśni. Szron na trawach, zwiastun półowego północnego wiatru, będzie sprawcą rozstania pszczoły i kwiatu. I według y, autora, a prawdopodobnie też według innych y, znawców tematu, jest to opis miłości, która musi się zakończyć musi dobiec swojego kresu, ponieważ przychodzi zima. I y, y, tu właśnie mamy przykład tego, że. W Azji wiele pszczół, na przykład apis laboriosa i apis dorsata, na zimę migruje do innych terenów, ponieważ nie mają, nie mają otoczenia swoich gniazd nie miałyby jak przetrwać zimę muszą znaleźć się w cieplejszych warunkach. Z tych swoich skalistych albo drzewnych gniazd muszą się udać tam, gdzie jest cieplej. I, i dzięki temu taka właśnie interpretacja. Yy, sytuacji miłosnej i konieczności rozstania dwojga kochanków, bo kwiat i pszczoła yy, traktowane są jako Alegoria pszczoła, właśnie jako alegoria kochanka, kwiat jako alegoria kochanki w sytuacjach miłości. I tu jest jeden dobry przykład, który dobrze pokazuje interdyscyplinarność, dlatego że autor w pewnym momencie reinterpretuje z punktu widzenia e, po, e, źródła dan, danej biologicznej e, wiersz, dlatego że mamy tu mamy, e, w tłumaczeniu fragment wiersza. Malwa o tysiącu płatków jest przeznaczona na ofiarę: nie zostawiaj młodej, turkusowej pszczoły. I on też zabierz do świątyni. Otóż wcześniejsze interpretacje e, sugerowały, że mamy do czynienia z, apis, z gatunkiem Apis mellifera. Być może dlatego, ja, to już moje dopowiedzenie, tak. że autor pierwotnej interpretacji nie znał się po prostu na pszczołach. A z tego co wiem, autor tego artykułu jest, oprócz e, tego, że studiuje etnografię, jest e, e, przerażem, hobbystą. No, no i, i dlatego łatwiej mu było od razu... Mm, od razu zorientować, dość do, się, zorientować do się, że w czasach, w których żył dalej Jama VI, nie było tam Apis mellifera, którą przecież została później tam dostarczona. Tak. Dopiero, A więc... ciemny kolor, który można uznać za turkusowy, jest charakterystyczny dla Apis laboriosa. Co może właśnie zmieniać interpretację, na przykład o tyle co tu powiedziałeś, bo pszczoła Melif Apis mellifera ma jednak trochę inną biologię, choćby. Tak jak to, to bardziej jest do pszczoły wschodniej zbliżona, czyli mm -hmm. zimuje po prostu czy to w ulu, czy w gnieździe naturalnym, ale jednak cały czas w tym samym miejscu. Nie migruje tak jak tak. inne pszczoły. <laughs> można, też, można też się jeszcze zastanowić nad interpretacją właśnie poetycką, bo tu jest, tu jest malwa i turkusowa pszczoła. Malwa jest uznawana za kwiat pośredni, za, za kwiat gorszego gatunku. I wcześniej interpretowano ten wiersz troszkę jako podążanie mężczyzny za kobietą, która chce zostać mniszką. Trochę nie rozumiem, że mniszka miałaby być kobietą gorszego gatunku, zwłaszcza w oczach Dalajlamy, czyli przywódcy duchowego. Tu mi jakoś to nie pasuje, ale, ale w każdym razie jest też możliwa inna interpretacja, już nie miłosna, tylko polityczna, że po śmierci regenta Dalai Lama też jest gotowy na śmierć i tu yy, Desi byłby malwą, a Dalai Lama byłby turkusową pszczą. No proszę. A ja na końcu zaczytuję dwóch innych autorów z europejskiego krędu kulturowego, którzy też nawiązują do, yy, do pszczół jako symbol czy do w ogóle do procesu zapomniania jako do procesu. Związanego z miłością, a nawet z seksem, Piotrze. I, i, i wy, drodzy i widzowie i drogie widzki. Otóż. Mm, profesor Marcin Zych, który zresztą u mnie wystąpił też yy, w odcinku Radiowo Roza, także polecam ewolucję zapylania kwiatów. Pisze tak: proszę pamiętać, że nieruchome rośliny są zmuszone działać inaczej niż my, bo żeby uprawiać seks, potrzebują motyli, muchówek pszczółciem, chrząszczy kolibrów. Które są jak przemieszczające się penisy, dostarczające pyłek z pręcików na odpowiednie słupki. Drugi Piękny. cytat. Karol Lineusz, czyli wybitny przyrodnik, który jako pierwszy, albo jeden z pierwszych zaliczył człowieka do grupy zwierząt. Płatki kwiatów służą jako ślubne łoże, które Stwórca tak cudownie zaplanował, ozdobił tak wspaniałym baldachimem, i nasycił tak wieloma łagodnymi woniami, że pan młody i panna młoda mogą tam świętować z większą powagą swe zaślubiny. Piękne, naprawdę. No cóż. Y oczywiście prześliznęliśmy się tylko po tym temacie, ponieważ ten artykuł, dostępny w języku polskim, znajdźcie pod. Y w, opisie w opisie odcinka. Znajdźcie go i, i sobie przeczytajcie, jeżeli was to choć trochę zaciekawiło. Yy, musieliśmy wybrać tylko fragmenty i potraktujcie to po prostu jako recenzję tego artykułu. I tak staramy się. Yy, zawsze mamy takie zamierzenie, żeby odcinki robić krótsze niż nam wychodzą. <laughs> no to zapraszamy Was na kolejny 30. jubileuszowy 30 odcinek. Hej, cześć. Cześć.